Cześć i czołem z tej strony, Zagi, witam Cię w moich skromnych progach. Na wstępie chciałam bardzo podziękować za 29 tysięcy wyświetleń pod teledyskiem Hologram. Jeżeli jeszcze ktoś z Was nie widział tego teledysku, to zalinkuję go na końcu tego filmu. Przy okazji daję Wam znać, że Hologram znalazł się w propozycjach do listy przebojów RFN na antenie Muzo FM, także jeśli kochacie Hologram tak samo jak ja, to koniecznie oddajcie na niego swój głos. Link do głosowania zamieszczam oczywiście w opisie tego filmu. Pomyślałam sobie, że w tym odcinku opowiem Wam trochę o tym, o co chodzi z albumem Prześwit. Cofnijmy się jednak do początku tego roku, czyli tak naprawdę do lutego i marca, kiedy to razem z moim zespołem zamknęliśmy się w studio, nagraliśmy zupełnie inny album, wszystko było gotowe, w marcu miał wyjść pierwszy teledysk, który też już jest gotowy, a jesienią chcieliśmy podzielić się z Wami tym albumem i wyruszyć w trasę. No jednym słowem, COVID zaskoczył nas wszystkich. Bardzo dużo czasu, pracy, energii, pieniędzy włożyliśmy w ten album, więc nie mogliśmy sobie pozwolić po prostu na to, żeby wypuścić go do sieci i nie pojechać w trasę. No bo przecież po to się wydaje płyty, żeby mieć pretekst, żeby grać koncerty i się z Wami spotkać. Na moment wszystko ucichło, stanęło w miejscu, odwołano nam wszystkie koncerty, a mieliśmy w planach m.in. supportować Natalię Przybysz na kilku koncertach wiosennej trasy i Kwiat Jabłoni. Co prawda udało nam się zagrać po jednym koncercie przed tymi artystami, w ogóle śmiesznie, bo oba koncerty były w klubie Wytwórnia w Łodzi. Ale przyznam, że miałam lekki niedosyt i było mi z tego powodu trochę smutno. No i wtedy pomyślałam sobie, że skoro nie mogę ruszyć w trasę po Polsce, to ruszę w trasę po moim mieszkaniu i wymyśliłam po domu tour. Ta trasa polegała na tym, że transmitowałam z różnych pomieszczeń mojego mieszkania. Spotkaliśmy się na przykład w kuchni, gdzie odbył się meet and greet, czyli odpowiadałam na Wasze pytania. Zagrałam koncert na main stage'u w dużym pokoju i spotkaliśmy się też w sypialni na songwriting campie. Pewnie niektórzy z Was zastanawiają się, dlaczego właśnie w sypialni spotkaliśmy się na songwriting campie, ale właśnie tutaj większość moich piosenek powstaje. Chciałam się tym samym podzielić z Wami moim światem, moim procesem twórczym i stwierdziłam, że to będzie najlepsze miejsce do tego, żeby to zrobić. W ogóle tymi wszystkimi wydarzeniami, tymi koncertami, całym po domu tour, bo w ogóle tych koncertów zagrałam dużo więcej podczas kwarantanny, chciałam podnieść siebie i Was na duchu, odciągnąć trochę myśli o tych wszystkich kosmicznie dziwnych rzeczy, które działy się wokół. No i trochę zrekompensować fakt, że cały czas trąbiłam Wam o tej nowej płycie, obiecywałam ją na jesień, no a wyszło jak wyszło. Od zawsze pisanie piosenek było taką moją autoterapią i pomagało mi sobie radzić z takimi trudnościami albo rozkminami, które często mnie nawiedzają. I bardzo się cieszę, że miałam szansę podzielić się z Wami tym całym procesem. Pierwszą piosenką, którą napisaliśmy razem, były Niepokoje, które powstały właśnie podczas Po domu tour. I bardzo byłam tak pozytywnie zaskoczona, że tak fajnie nam ten numer wyszedł. Wysłałam tą demówkę mojemu zespołowi i razem z Michałem, moim mężem i producentem tego albumu, stworzyliśmy razem aranżację, później wszystko nagraliśmy, Michał to wszystko zmiksował. No i tak powstały Niepokoje. Później wpadłam na pomysł, żeby zaprosić Was do wspólnego stworzenia teledysku do tej piosenki. I w ogóle wysłaliście mi ogromną ilość filmów. Ja to wszystko zmontowałam w całość i powstał teledysk do piosenki Niepokoje. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie widział tego teledysku, to zalinkuję go na końcu tego filmu. No i tak w mojej głowie już powoli zaczął kiełkować taki nieśmiały pomysł, żeby stworzyć z Wami płytę, ale jeszcze głośno o tym nie mówiłam. Organizowałam songwriting campy co tydzień albo co dwa tygodnie i postanowiłam obserwować sytuację, mieć rękę na pulsie i działać małymi kroczkami. No więc te songwriting campy trwały, razem pisaliśmy piosenki, w międzyczasie dzieliłam się z Wami takimi demówkami tych piosenek, żeby pokazać Wam też, jak wygląda taki proces aranżacyjny. Pierwszym takim krokiem, zanim zabiorę się za aranżację piosenki z moim zespołem albo z moim mężem, jest to, że nagrywam piosenkę na setę albo do metronomu, w zależności od tego, czy mi się chce ten metronom włączać, czy nie. Nagrywam po prostu wokal z instrumentem, na którym sobie akompaniuję. Jest to gitara, ukulele, od kwarantanny na przykład czasami też mandolina. No i sobie nagrywam piosenkę, później uzupełniam chórkami, wokalizami wszystkiego, co wydobywa się z mojej paszczy. I to jest taki rdzeń piosenki, czyli mój wokal, chórki i instrument, na którym sobie akompaniuję. I w takiej demówkowej formie dzieliłam się z Wami piosenkami Lazur, Meander i Hologram. Napisaliśmy w sumie razem 8 utworów, które składają się na album Prześwit. Jest to moim zdaniem najbardziej wspólna płyta ever. Nie słyszałam, szczerze mówiąc, czy któryś z polskich artystów do tej pory podjął się takiego wyzwania, bo uważam, że to jest ogromne wyzwanie, żeby się tak, no wiecie, uzewnętrznić, bo nigdy nie mamy pewności, czy ta wena będzie, czy tej weny nie będzie. Zwykle czekam, aż mnie natchnie, a w tym momencie troszeczkę byłam zobligowana też, bo wcześniej dzieliłam się z Wami terminami, w których spotkamy się na transmisjach.
ale okazało się, że takie rzeczy też można wypracować, więc jest to dla mnie dosyć ciekawa sprawa. Myślę, że udowodniliśmy tym albumem, że pomimo odległości, która nas dzieli i pomimo sytuacji, w której się znaleźliśmy, to wciąż potrafimy być razem i potrafimy robić fajne rzeczy i mam nadzieję, że choć trochę prześwit pomógł Wam przetrwać ten dziwny czas, mi bardzo pomógł i dziękuję Wam za to, że zechcieliście razem ze mną podjąć to przedziwne wyzwanie. To jest album, z którego jestem bardzo dumna, choć okazał się totalną niespodzianką. Nie dość, że Wy się nie spodziewaliście, to ja też się nie spodziewałam trochę. To znaczy, fakt, że na początku już po niepokojach przychodził mi ten pomysł nieśmiało przez myśl, no ale jednak do realizacji tego pomysłu dopiero doszło jakoś ze 2 miesiące temu. W sensie całe te prace z nagraniami, aranżowaniem pozostałych utworów rozpoczęły się 2 miesiące temu. Co prawda jesienią miałam w planach podzielić się z Wami zupełnie inną płytą, ale lubię sobie myśleć, że tak właśnie miało być. Ten album pozostanie niezależny, podobnie jak album, który miał wyjść zamiast niego, a wyjdzie trochę później. Niezależny, choć wyjdzie pod szyldem pewnej wytwórni, mojej wytwórni, mojego zespołu, ale o tym opowiem Wam innym razem. Album powstał dzięki Wam i 26 września odbędzie się jego taka fizyczna premiera, czyli ukaże się na CD w przepięknym opakowaniu z mega klimatycznymi zdjęciami autorstwa Oli Ambroziak, którą pozdrawiam serdecznie. I to wszystko też jest Wasza zasługa, ponieważ na preorderowej zbiórce na portalu Odpal Projekt udało nam się nazbierać potrzebną kwotę na wydruk tych albumów. Preorder na portalu Odpal Projekt i cała ta zbiórka wspierająca wydanie fizyczne albumu Prześwit kończy się 19 września i pomimo tego, że uzbieraliśmy kwotę, która była nam potrzebna na druk, za co bardzo Wam dziękuję, to preorder wciąż jest dostępny. Czyli jeszcze przez kilka dni możecie zamawiać album Prześwit w preorderze i dzięki temu 26 września, czyli w dniu premiery fizycznej, będziecie mogli cieszyć się tym albumem w swoim domu. Przygotowałam dla Was różne ciekawe nagrody w ramach tej preorderowej zbiórki i w ramach różnych progów wsparcia w zamian będziecie mogli je otrzymać. Są to na przykład 2 zaginione utwory z albumu Kilka lat, parę miesięcy i 24 dni, które miały się na nim znaleźć, ale nigdy się nie znalazły. Są to 2 studyjne utwory, których nigdy nie publikowałam i których nie planuję, które będziecie mieli tylko Wy. Mam też dla Was specjalną edycję winylowych singli, na których znajduje się singiel Hologram, które są przepięknie ręcznie wykonane i powstało tylko 10 takich sztuk. Są też oczywiście bilety na koncerty. Możecie też sobie sprawić prywatny koncert, czyli przyjadę do Waszego domu, mieszkania, ogrodu i zagram dla Was i dla Waszych przyjaciół. Jest też pakiet 4 lekcji gry na perkusji z naszym perkusistą Gumisiem, który jest naprawdę świetnym bębniarzem, świetnym nauczycielem. Na tą zbiórkę postanowiłam też przekazać moje tenorowe ukulele marki Ortega, na którym wszystkie utwory z albumu Prześwit napisałam i na którym też wszystkie te utwory później nagrałam. Maciek natomiast na tą zbiórkę postanowił przekazać swój efekt gitarowy. Jest to przester, na którym zagrał w zeszłym roku z nami na Polendrock Festiwalu. I to był bardzo specjalny występ, ponieważ to był pierwszy koncert Maćka w roli gitarzysty. Wcześniej graliśmy razem w zespole i Maciek często pojawiał się na koncertach, ale raczej w roli basisty, więc był to naprawdę przełomowy koncert, na którym wyklarował się nasz ostateczny skład zespołu, bo wcześniej graliśmy w trio razem z Michałem Pataletą i Gumisiem. No i właśnie na tym koncercie na Polendrock Festiwalu dołączył do nas Maciek w roli gitarzysty. Planujemy nagrać jeszcze kilka teledysków, którymi będziemy chcieli podzielić się z Wami w najbliższym czasie. Chcemy też pewną kwotę przeznaczyć na promocję piosenek w internecie, dlatego każdy album zakupiony przez Was w preorderze i każda kwota wsparcia zbliża nas do celu. Daję też znak, że mam niespodziankę dla wszystkich uczestników naszych twórczych spotkań, ponieważ Wasze YouTube'owe pseudonimy znajdą się w specjalnym miejscu w pudełku płyty, także mam nadzieję, że będzie to dla Was miłą pamiątką. Myślę, że to najwyższy czas przedstawić Wam partnerów naszego albumu. Pierwszym z nich jest firma Sitek. Jest to polska firma produkująca efekty gitarowe. Gramy na nich już od ponad roku. Mówię w liczbie mnogiej, bo Maciek też na nich gra. Jeżeli bylibyście w ogóle zainteresowani, żebym nagrała oddzielny film o tych efektach i w ogóle o tym, co znajduje się w mojej podłodze, to dajcie znać w komentarzu, czy bylibyście w ogóle takim filmem zainteresowani. Drugim naszym partnerem jest firma Ortega, na której instrumentach gram. Na tym ukulele napisałam wszystkie piosenki znajdujące się na albumie,
firmie Prześwit, a na mandolinie zaczęłam grać na początku kwarantanny, także jeszcze się uczę. I na tym instrumencie nagrałam i napisałam utwór Zew. Naszym trzecim partnerem albumu jest sklep muzyczny Rick Expert. Mogliście kojarzyć, że na początku kwarantanny prowadziłam sporo lekcji ukulele na Facebooku tego sklepu. Mają świetny asortyment, jeżeli chodzi o sprzęt, o instrumenty muzyczne, także koniecznie sobie sprawdźcie, zalinkuję Wam w opisie. Słuchajcie, nie przedłużając, dziękuję Wam za dotychczasowe wsparcie. Zachęcam Was do zakupu albumu Prześwit w preorderze. Oddawajcie swoje głosy na hologram w propozycjach do listy przebojów Muzo FM. To już chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Życzę Wam pięknego dnia, do zobaczenia następnym razem. Nara!